Siemano, cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w Dying Light. Wiem, że było wiele przerw, było kurczę wiele dni bez Dying Light. W ogóle nie było serii, waliłem inne odcinki. Ale z tego względu, że chciałem sobie jednak troszkę tego Dying Light zostawić na czasy 60 klatek na sekundę Full HD i kamerki w serii, więc teraz, od teraz to wszystko będzie. Oczywiście może to nie jest na jakimś super świetnym, wysokim teraz dopracowanym poziomie, bo jeszcze jest wiele rzeczy, które muszę tutaj ogarnąć i zrobić. Na przykład to światło, które mi tutaj każdego dnia, chyba że jest naprawdę jakiś ponury dzień, jest zachmurzone, po prostu wali mi z prawej strony, bo tu mam takie wielkie okno, oczywiście zasłonięte, ale i tak promienie się przebijają. No i to jest, to źle negatywnie wpływa na tą kamerkę, ja to tam widziałem, no ale cóż, na razie z tym nic nie poradzę, muszę to ogarnąć w jakiś inny sposób. Drugą sprawą jest to, że mimo jest, że 60 klatek nagrywane, to i tak ja raczej teraz, kolejna inwestycja, to będzie inwestycja w procesor, bo nie powiem, ale i5-3570, dokładnie tak ja mam. No nie zawsze sobie tutaj z tymi nowymi produkcjami świetnie radzi, no i nie zawsze mamy utrzymane równe 60 czy też ponad klatek. Teraz aktualnie mamy na przykład 56, 53, 50, no ale okej, to w sumie jest do przełknięcia. Jezus, nie spada, już nie mówię o momentach walki z zombie, bo wtedy jest tak ciut jeszcze gorzej, ale to nic, tego tu nie powinniście za bardzo też widzieć, bo to są minimalne jakieś zmiany, ale ogólnie wszystko jest nagrywane w 60 fpsach, więc mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej, już powinniście czuć różnicę. I przechodząc dalej, już zostawmy ten temat moich rzeczy do zrobienia, bo w ogóle jeszcze muszę się dogadać z programem do renderingu, bo kurczę, ale nie chcę mi wyciągać drugiej nagrywanej ścieżki. Jeśli w jednym materiale są dwie w jednym wątku nagrane, to trzeba je wyciągnąć. No i nie chcę mi przy tym kodowaniu program się dogadać ze mną i muszę nad tym popracować. Na razie jeszcze nagrywam zwykłym rejestratorem dźwięku z Windowsa, co jest w ogóle dziwne i w ogóle ja z tym się raczej nie zgadzam. No ale cóż, trzeba to tak robić, bo nie ma na razie innego wyjścia. To znaczy może nie, że nie ma innego wyjścia. Co to się stało? Nie chce mi się już nad tym męczyć, bo naprawdę wczoraj cały praktycznie dzień siedziałem nad wszystkim, żeby to w jakiś cokolwiek sposób usprawnić. Serio, ja mam tam wyjść, żeby się skontaktować z Kiery, z tymi pedałami. Ja nie mam dla nich zero szacunku. Zero szacunku. Po co ja mam tak wysoko wychodzić? Ale praktycznie jak asasyn. Dobra, wychodź, kurwa, do góry. No ty skurwys... Oho, ho. Jednak Linka to jest to coś, co uwielbiam. Złapiesz się tej krawędzi? Dziękuję. Jak niżej? No kurw... Nie wierzę, wylazłem tak wysoko, żeby teraz schodzić. Tak jest, co to za dziwna sekwencja wspinaczkowa? O co tu biega? Przynajmniej sobie liną zjadę, będzie fajniej. W prawo i do góry. Dzięki. Dzwoń do tych gier z Gierę. Przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z Gierę. A co masz zamiar im powiedzieć? Żeby, kurwa, wszystko. Nie wiem. Do zobaczenia później, Troy. Wszystko! Na odbiór. Ciekawe co. Crane, słyszysz mnie, czyż nie? Jest. Rais, gdzie jesteś? A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Która wieża? Gdzie? Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu, staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij. Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do diabła. O, nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z Gierę. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd.
Wyobraź sobie szkodę, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. Czyli w sumie teoretycznie nie mamy wyjścia, tak? Mimo tego, że on za bardzo nie chce tam iść, to i tak tam pójdziemy. Wzrost poziomu przetrwania, dawaj, kurwa. Co tu jest ciekawego? Naucz się wytwarzać tarcze, używać ich w walce? Nie. Naucz się stosować do maskowania. Nie ma nic ciekawszego, tu jakieś fajne itemki, rzeczy, co tu jest później dalej. Naucz się wytwarzać 4 typy granatów do mojej produkcji. Zwykłe... O, a tu co jest? A tu? Bomby, całkiem spoko. Naucz się aktywować zarażonych w czasie używania. Nie wiem, co to znaczy. 25, nie bardzo. Weźmy te gwiazdki, właśnie tak, a później sobie wytworzymy granaty, jeśli zdobędę kolejny poziom. Apteczek mam, ej, ale mam dużo w ogóle wszystkiego. Jak tu z moim wyposażenkiem? Ciężki młot kowalski. Kotwiczka, kawa, papierosy, mógłbym to sprzedać, co nie? Plany. Nie, jest dobra, spiprzamy. Stawczą rajsowi na szczycie budynku. Ja tego troszkę nie czaję. Dlaczego my mamy się teraz z rajsem tłuc? Ale mam nadzieję też, że to nie będzie koniec gry. Najwyżej mamy zadania poboczne. Standardzik. Pę, jestem na ziemi. Myślałem, że to przyjaciel. Chuj, się myliłem. No kurde, chłopa... Ty, dziewczyno. Już spokój, wiem, że dawno mnie nie było, ale wróciłem, zaznaczyłem swój cel, kurwa, krew. O tak, stoję, świetnie, to się nazywa umiejętność. Szczyt góry, gdzie wy ten szczyt całej góry macie? Tutaj! To tak stosunkowo blisko. Ciekawe, czy dam rady i zastanawiam się, kiedy w końcu spierdolę. Nie, dlaczego? Druga śmierć w przeciągu 10 minut. To jest sukces. To jest ogólnie piękne. O, ale jestem bliżej. Całkiem spoko. Wieża. Nie. Moment. Jak? A tu? To gdzie mam iść do tego rajsa? My wracamy? My wracamy do pierwszej strefy. Raiz dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami. Taki bajer. Tu mam mikrofon, więc jak się zbliżam, to znaczy, że chcę coś podkreślić, tak wiecie. Dobra. Fajnie, muszę wrócić. Dobra, mam nadzieję, że tutaj do tej strefy będę mógł też sobie przychodzić, kiedy będę chciał, bo to, nie wiem, no, kluczowy element taki. Pierwsze pytanie, zdecydowanie idę dobrze. Zdecydowanie pamiętam tutaj przejście. Tutaj wychodziliśmy, pamiętacie, i tłukliśmy typków od Raisa. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka w strefie zero. Po prostu byliśmy totalnie nieświadomi. A teraz już sobie wracamy i wracamy do miejsca, w którym raczej wiemy, co się dzieje. Aczkolwiek no mogli tam jeszcze bardziej nabruździć. Powrót znowu tymi kanałami. Ja cię kręcę. Jak to tutaj wyglądało? Tu na lewo. Nie, a tutaj, okej. Teraz już tu nie powinno nic za bardzo nam stawić jakiegoś większego sprzeciwu, tylko sobie po prostu przejdziemy. Ale z tego, co pamiętam, to tu ta droga była dość długa, bo szliśmy aż cały materiał. Ja wiem, że oczywiście... Gdzie ja kurwa jestem? Ja wiem, że oczywiście... chyba się ciut pogubiłem. Pamiętam to tutaj. Tu się broniłem, stąd przyszedłem. O właśnie, tu była pułapka, tu muszę zeskoczyć i wypłynąć tam do góry. Przejście nie było tam pod wodą, tylko przejście musi być gdzieś tutaj, bo tam pod wodą, tak kurczę pamiętam, to my właśnie spadaliśmy z takiego kanału do wody. Jak z tej wody mamy wejść do góry? No raczej to nie było dość takie spostrzegawcze i mądre tam się pakować, więc znalazłem coś innego i chyba wydaje mi się, że to jest właściwa droga. Odpalę sobie oczywiście latarkę. Tak, ale tego momentu sobie, kurczę, nie przypominam sobie tego miejsca. Dobra, no nieważne, nie muszę sobie przypominać. Ważne, żeby się wydostać stąd. No,
I tu chyba jakimś prawem, jakimś sposobem musimy się, wysoko wydostać. Aż tam najchętniej. Jestem na samym szczycie. Proszę bardzo, to się nazywa umiejętne wejście. No stary, nie wiem, co to jest, życie to tak blokuje. A bo i pamiętam to miejsce. Nie no, gdzie my kur... O, cześć. Idę kanałem dalej. Znaczy nie, nie mogę iść dalej kanałem. Muszę wyjść tutaj. A tu jest taki duży pan. Tu jest taki duży skurwiel. Wychodzę. Znaczy nie, uciekam. Najbliżej jak się... Dajcie mi spokój. Nie chcę tu przebywać zbyt długo. Ale tu jest takie dość to dziwne. No, za pomocą tego. Bez przesady, co jest? Muszę się jakoś stąd wydostać i to w miarę stosunkowo szybko. Kamień leci. Dostałem prosto chyba w twarz. Mam nadzieję, że to co widzę tam jest przejściem. Że to można otworzyć. Chyba tak. Szybko, zanim dostanę jakimś kamieniem, który, no, nie ukrywam, może właśnie we mnie lecieć. Ale nie, bo odprowadziłem ich stosunkowo daleko. Oni są gdzieś za mną i tu jest przejście. Też dziwne, że kurczę, w takich miejscach nie działa w ogóle kotwiczka, nie mogę się jakoś przedostać. Gdzie ja jestem? Coś się dzieje. Jak stąd wyjść? No, z jednych kanałów wszedłem w drugie. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy to mi się podoba, ale załóżmy, że ma mi się to podobać i nie ma innej opcji. Tu widzę możliwe wyjście, czy też nie. Gdzie ja się w ogóle znalazłem? Staw czoło. No, wypadł. Zbieraj się, jest i przejście. Wszedłem w jakieś kanały, znowu nowe. Znowu nie bardzo wiem, gdzie mam dalej iść, ale idę w dobrym kierunku, mi się wydaje. Cały czas to jakby przechodzę. No, wydostajemy się inną zupełnie ścieżką. A mnie, ja takie odnoszę wrażenie. Tak, idę w dobrą stronę, bo tu jest oznaczony i Rise, przejście do slums. Ciekawe, jakim sposobem ja wrócę do strefy zero. Rise dobił targę z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Rais właśnie tego się po mnie spodziewa, nic. Dobra, nic nie zmienia, ale może być w pewnym sensie przygotowany. Muszę się... Tu jest wejście. Muszę to zapamiętać. W którym ja jestem cudownym miejscu? Mapa. Tu jest wejście do strefy zero, do kanałów i później przejście do strefy zero. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Dawno nas tutaj nie było, co nie? Tu jest pan staw, pan Rice. Trzeba go wziąć za tu w końcu. Jak on się mógł dogadać z giery z tymi pedałami? No w sumie ma instynkt jakiś niszczycielski, czy w ogóle chce zabijać ludzi. Nieważne. Chłopaki! Błagam! Idziemy dalej. Dlaczego tu musi tak padać? Dlaczego tu musi tak lać? Zejdę tędy? Czy jest stosunkowo stromo? Nie dziękuję! Ale się przeraziłem. Boże, wystraszyłem się, po prostu to był moment, w którym bałem się o moje przetrwanie. Aktywuj pułapkę, nie no, bo jest dzień, leje teoretycznie, ale w ogóle jak śmigłowiec, no może latać jak pada, chyba, może, mi się wydaje, że może. Gdzie to jest? I co, nie podejdziecie, boicie się, nie? Skurwysyn. Spróbujmy w taki oto sposób. Zobaczmy, jak tam dojść. Tu jest ścieżka. O, tutaj jakaś cyk, cyk, cyk i wchodzę tam, więc ja idę główną drogą, która jest oznaczona gdzieś tutaj. Najbardziej mi tutaj brakuje... Nie strzelaj! Ciekawe, czy przejdę tym po tym tunelem. Jest i przejście. Jak świeci się tam słońce, to kurczę. To jest zawsze fajny... Wow, nie. Pal latarkę. Biegnij. Biegnij, mówię! Szybciej. Latarka UV odstrasza ich teoretycznie tylko. Funkcja latarki do odstraszania, a wszyscy biegną i tak za mną. Aktywuj pod napięciem, tu będzie bolało wszystko. Gdzie jest ta tu to jest ta ścieżka? Tak, to jest ta ścieżka, którą mogę dotrzeć na szczyt. Chyba.
jestem w dobrym miejscu, tak mi się wydaje. Tutaj i będzie Raiz. My tu byliśmy, bo raz tu przechodziłem tam po jakieś elementy, czy żeby wykonać zadanie poboczne. Muszę się wdrapać na szczyt budynku. Jak ja to uwielbiam. Jak ja uwielbiam takie włażenie. Chyba, że... Aha, są drzwi. Zaraz przejdziesz do zakończenia. Na tym etapie zablokowane są funkcje gry wieloosobowej. Nie możesz przenosić się do innych lokacji. Po ukończeniu gry będziesz mógł wczytywać ostatni zapis. Jakie zakończenie? Dlaczego? Ja właśnie ogarnąłem 60 klatek i kamery do serii. Wy mi tu pakujecie zakończenie. No nie! Dobra, słuchajcie, to tu przerwiemy i zakończenie sobie zrobimy w jednym typowym materiale. Wiem, że to było troszkę krótkie, no ale tak logicznie mi to wyjdzie, że ostatni odcinek, to znaczy nie ostatni odcinek, ostatni odcinek fabuły będzie w całości nagrany. Może on być długi albo krótki, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale ten sobie przerywamy w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę i mam nadzieję także, że ta nowa format... klatki, wszystko się jakoś ogarnie, że ja to jakoś posklejam i wszystko będzie działać. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No i teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć!